Film Kos Pawła Maślony widzieliśmy po raz pierwszy na festiwalu w Gdyni. No i cóż, szast prast, minęło tylko 6 miesięcy i możemy porozmawiać o nim jako świeżej premierze. Zrobię to założenie, to chyba jest jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Jest, nie jest? Na pewno jest jednym z lepszych filmów w tym roku. W sensie, dopiero się zaczął rok. To był obfity rok. Doskonały. Fantastyczny styczeń. To jest na pewno bardzo interesujący film. Ja mam różne zastrzeżenia do tego filmu, ale ogólnie mi się go dobrze oglądało w Gdyni. To jest ważne, że mówisz o tej Gdyni, bo to jest kontekst, który zawsze trzeba uruchomić. Bo to jest kontekst swojego przyjazdu na dwa dni wymierzenia sprawiedliwości wszystkim filmom polskim longiem. No ja mam taki zwykle, że jeżdżę tam i faktycznie oglądam, ile wlezie przez dwa dni i w tym gronie smutku i biedy, Kos świecił jak ten jasny brylant. Boję się trochę, że to ten kontekst może bardzo pomagać temu filmowi, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłem, dobrze mi się to oglądało i myślę też, że ludziom będzie się podobać, bo lubimy lubić polskie filmy i lubimy, tak, kiedy są dobre i nawet kiedy są nie tak dobre czasem jak filmy na przykład Tarantino, bo to jest nazwisko, które musi się pojawić przy okazji tego to filmu. To jest chyba teraz niemodne, żeby w ogóle wymieniać to nazwisko, bo jest jakaś taka druga fala krytyki filmowej, tak, ale której... Wydaje mi się, że nie mówienie i wymawianie nazwiska Tarantino, kiedy mówimy o Kosie, to tak jakby nie wymówić nazwiska Kościuszko i to jest obraza zarówno dla inteligencji twórców, jak i dla inteligencji widzów. Twórcy podkreślają często, że tą inspirację Tarantino w wywiadach, ale więc to też kim jesteśmy, żebyśmy mądrzejszymi od nich w tym temacie. Ale to też widać w tych filmach, prawda? Jasne, w tym filmie, w sensie, że ewidentnie są tam inspiracje, ewidentnie jest też zbudowane to jak film Tarantino. Sceny są zbudowane jak u Tarantino, więc jest dużo przemocy. Jest to zabawa gatunkiem też. I to jest ciekawe jakby na takim polu polskiego kina, gdzie w ogóle ten gatunek jakby nie jest specjalnie... No i mamy też taki szalony pomysł, co jakby wziąć dwie postacie grane przez Krzysztofa Walca i umieścić je w jednym filmie. No tak, to przejdziemy... Braciak jest trochę doktorem Kingiem Schultzem, tak? A Więckiewicz jest trochę Hansem Landem. Przejdziemy do tego i do Więckiewicza. Chciałem się odbić w ogóle od tej magmy naszego kina historycznego, nie? Zadać takie pytanie, na ile Kos jest tutaj jakąś taką nową formą. Magmy, a może lawy bardziej. Używajmy metafor, które znaczą coś w polskim kontekście. Przede wszystkim, na ile to jest dobry film o Kościuszce, Julia. Na ile to jest film dobry, bo Kościuszko jest tutaj potraktowany jednak trochę jako... No trochę jako taki wytrych, czy trochę jako takie narzędzie. No to znaczy mi się wydaje, że Kościuszko tu nie jest głównym bohaterem, tylko zdecydowanie postać grana przez... Bartka Bielenia. Bartosza. Nie chodzimy razem, tak. Nie gramy w gry wideo razem, Bartosz. Ignac się nazywa ta postać, tak. I jakby za nim podążamy, on jest jakby naszym głównym bohaterem. Natomiast Kościuszko jest takim... Inaczej powiem. Kościuszko jest jednym z naszych najfajniejszych postaci historycznych. To znaczy, jeżeli możemy być dumni z jakiegoś Polaka, to powinniśmy być dumni z Kościuszki, ponieważ on po prostu był fantastycznym człowiekiem i wyprzedzał swoje czasy. I bardzo mi się podoba, jak on jest przedstawiony w tym filmie. W tym sensie, że to nie jest jakaś gloryfikacja tej postaci. To jest, mam wrażenie, że tutaj twórcy podeszli do tej postaci jako do osoby z krwi i kości, że to nie jest jakiś ktoś na piedestale, ale widać, że jest i mądry, i dobry, i sprawiedliwy. Jest osobą, która jest zdecydowana i chce walczyć o Polskę, bo to jednak, co tu dużo mówić, wpisuje się w nurt filmów o walce o niepodległość polską. I o niemocy walki. I o niemocy, tak. I o tym, jak to nie wychodzi i dlaczego. On tak gaśnie, nie? Jest taki gasnący. To jest taki facet właśnie, który przychodzi do biura i się okazuje, że jego rewolucyjny zapał zostaje duszony w zarodku. I nie może takiej przeprowadzić jakościowej rewolucji, bo tak jakby trafia na siłę, która go przed tym aktywnie powstrzymuje. Ale nie jest to martyrologiczne. Więc to jest fajne. I fajne jest to, bo to też się wpisuje ten film jakby w tą taką teraz modną nurt ludowej historii, pokazywania jakby, że nie tylko szlachta była, walczyła, ale też właśnie chłopi byli większością naszego społeczeństwa, więc... Tak, ja teraz myślę o tym Kościuszce, bo bardzo... Będziemy mówić pewnie dużo o Więckiewiczu, ale ja bym chciał wskazać Braciaka, bo jego rola jest może nawet ciekawsza, bo on fajnie gra Kościuszkę na takim tonie takiego zmęczenia. I on chodzi po tej Polsce i wszystko go trochę tak jakby zawodzi. Mówi, ach kurde... Myślałem, że będzie tak lepiej, nie? Ale mimo to robi to dalej. Tak. I to jest, ten jego heroizm polega na tym, że on mimo tego, że widzi jak jest i mimo tego, że jest zmęczony, to,
to jednak próbuję. Tam jest też na twarzy wymalowaną taką świadomość ilości pracy, którą będzie musiał włożyć. To jest też nieprawdopodobne, że coś takiego w ogóle da się zasygnalizować, nie? Nie spodziewałem się tego i super ciekawy wybór. Dobra, załatwmy tych aktorów, no bo chyba to jest ten moment. Więckiewicz, rzuciliśmy te postaci, tę postać z Tarantino, która się automatycznie kojarzy. Ale wydaje mi się, że to jest super jakiś taki nietuzinkowy ruch, żeby całą diagnozę polskości włożyć akurat w usta bohatera, który jest rosyjskim rotmistrzem. No on mówi najbardziej zastanawiające, prawdopodobnie najcelniejsze rzeczy w tym filmie, jeśli chodzi o jakąś taką diagnozę Polski. O definiowanie nas, tak, jako narodu. No jest taką skarbnicą bon motów też trochę, tak? Tak. Takich tam opiegą gorzkich, były, tak. Gorzkich prawd o Polsce. Mhm. Prawd czy półprawd. Tyleż gorzkich, co właśnie cytowalnych. Wydaje mi się, że to jest film, który się dobrze ogląda też w takim sensie, że dobrze się słucha tych dialogów. I to są dialogi, które być może przejdą do historii. Wydaje mi się, że jest tu kilka scen z potencjałem na bycie cytowanym w nieskończoność, czy memowanym w nieskończoność. No i to jest taka rola, w której aktor może się po prostu zabawić. Mówię o postaci granej przez Więckiewicza. Widać, że on się bawi tą rolą. Czasami oglądamy go na ekranie i widać, że on jest znudzony i zmęczony i tak jakby zblazowany, a tutaj nie. Tutaj on się bawi, ma te wąsy, ta charakteryzacja jest też świetna. I to jest kolejna rzecz, która mi się strasznie podobała w tym filmie, a mianowicie cała taka oprawa, to jak właśnie kostiumy wyglądają, to jak ta scenografia wygląda, zdjęcia też są bardzo ciekawe, tak się czuje ten świat realny i to ja zawsze lubię w kinie. To jest taki film, w którym mam wrażenie widać ten spory budżet, do momentu, w którym totalnie nie widać. Tam jest dokładnie, nie będę spoilował, ale jest jedna taka panorama, w której zaczynamy w punkcie, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy metaforycznych, potem kamera panoramuje w lewo, i dociera do punktu, w którym tych pieniędzy nie ma w ogóle. I zastanawiam się, skąd się wzięły takie. To jest metafora Polski. Ale jak rozumiem, no to jest też bardzo produkcja, która być może, nie, która miała, to jest pod koniec, która miała bardzo pod górkę, nie? No, jeśli chodzi, to powstawało długo, też wszyscy się obawiali, że to po prostu nie będzie dobre, bo dlaczego miałoby być? No ale okazuje się, że Paweł Myślano dostarczył. Agnieszka Grochowska w roli Emily Blunt z Loopera, Jason Mitchell w roli Marka Dacascosa z Braterstwa Wilków. Mnóstwo nawiązań do innych filmów. Mi się strasznie podobał ten gatunkowy miks. Tak. Że ten film się bardzo zmienia, że w jednym momencie jest jakąś przygodówką, potem właśnie ta akcja w pewnym momencie się zatrzymuje, tak, bohaterowie, jest jakaś taka dziwna jedność czasu, miejsca, akcji od połowy tego filmu, co też jest konstrukcyjnie dość ciekawe. Tak, ja nie jestem fanką akurat tego zabiegu, dla mnie to było, mi się to trochę dłużyło i... Mi się wydaje, że to jest psychizacja kraju, psychizacja formy, nie? Że no to trochę oddaje tak jakby dynamikę rozwoju postaci Kościuszki, że on jest bardzo, bardzo aktywny i pełen zapału do momentu, kiedy zderza się z tą polską ścianą i właśnie siada przy tym stole, nie? I tak jakby musi przemyśleć w tej Polsce po prostu. Tak. Przychodzisz do Polski, myślisz teraz posprzątam, a potem siadasz przy stole, podają obiad, podają kolejne danie, więc myślisz, kurde, tak kiedy zacznę pracować. Tak. Znaczy, to co Paweł Myślona bardzo dobrze potrafi, to budować napięcie w scenach. I te sceny są takimi małymi perełkami, gdzie człowiek się naprawdę denerwuje. Jest scena w karczmie, jest właśnie scena ta przy stole, gdzie nie wiadomo kto co wie i kto jakby, jak tu się rozgrywa ta dynamika między postaciami. To jest bardzo fajne. Mi się ten film na początku dużo bardziej podobał niż końcówka. W tym sensie, że dla mnie ten początek i ta przygoda i to też wyglądało trochę jak takie buddy comedy może. Że tak, i że jakaś właśnie... Też moment ucieczki w kajdanach, kiedy Jason Mitchell i Bielenia mają wspólny wątek. Tak, i to mi się bardzo podobało i to potem jak oni się bratają jakby jako były niewolnik i chłop pańszczyźniany, prawda? To wszystko jest takie bardzo ciekawe i bardzo fajne i właśnie dla mnie ten film siada troszeczkę jak właśnie wjeżdżają do tego, na obiad, przyjeżdżają na obiad. Tak, i jeszcze chciałam też powiedzieć, mam zastrzeżenia do postaci kobiecych, w tym sensie, że jest tam postać pocztylionki, która właściwie nie wiem po co jest i równie dobrze mogło jej nie być i byłoby to dużo czystsza historia. I tak samo do postaci Agnieszki Grochowskiej, no ja rozumiem, być silna kobieta. Musi też skompletować ten taki jakby tercet wykluczony, właściwie kwartet potem. No, wolę inne bardziej, że to jest bardzo męskie kino jednak i ta postać jest, no jest po prostu sobie, no nie jestem specjalnie fanką jej.
Ja miałem z kolei inną jeszcze refleksję, jak już się czepiamy, chociaż powtórzę, film mi się podobał. Tak. I moim zdaniem jest silniejszym mimo wszystko scenariuszem niż reżyserią, mimo tych niektórych, z niektórymi zarzutami się zgadzam, chociaż akurat jak siadają przy stole i zaczynają gadać, to moim zdaniem to jest trzon tego filmu i to jest największe mięcho. Ten suspens jest świetnie wygrany. Natomiast tak sobie myślałem oglądać zwiastun tego filmu. Zwiastun, który jest jakiś taki ciemny, jakiś taki... Te teksty, które mają być takie właśnie ikoniczne, jakoś tak nie wybrzmiewają i się zastanawiam, czy to jest po prostu polska nieumiejętność robienia zwiastunów. I myślę sobie, że po części tak, ale po drugie myślę sobie, a może to jest coś, co jest w tych filmach, że one po prostu się nie dają w ten sposób zmontować, że myślę, może te sceny nie, dają, nie są w ten sposób wyreżyserowane. Te wszystkie fajne rzeczy są tutaj... kiepsko naprawdę funkcjonują, wyabstrahowane z tej potoczystej narracji i nawet z tego dialogu, który jest jedną wielką sceną dialogową. Pół tego filmu jest jedna duża scena dialogowa tak naprawdę, nie? Tak. Po prostu bardzo ciężko to zmontować. Na koniec bardzo, bardzo krótko, czy chcielibyście, żeby ten kos był, przepraszam, to teraz powiem jaskółką zmian w polskim kinie, jeśli chodzi w ogóle o podejście do kina historycznego, czy właśnie, żeby został tym... jakimś takim bardzo wyjątkowym odpryskiem jednak kina autorskiego, bo prawdę mówiąc, no, trudno mi sobie wyobrazić, że to będzie jakiś dominujący trend, żeby w ten sposób popowo obrabiać naszą historię. Jest to taki trend w kinie historycznym teraz, że właśnie no, Faworyta, serial Wielka, no jest coś takiego, że właśnie teraz bierzmy postacie historyczne i bawmy się nimi, pokazujmy je w innym kontekście i to jest fajne, natomiast też trzeba pamiętać, znaczy wolę to niż, nie wiem, raport Pileckiego, niż taką klasyczną, jakąś martyrologiczną opowieść, której już mamy po prostu tyle. Więc to jest zawsze coś pozytywnego, zawsze fajnie zobaczyć coś nowego. Ja bym twoje pytanie zinterpretował w taki sposób, że pytasz, czy chcemy więcej dobrych filmów. I myślę sobie, że tak, chcemy więcej dobrych filmów. Bo, dzięki, Kuba. Bo to szukanie jaskółek to zawsze jest problem. Pojawi się jakiś film, że teraz będzie fala i potem nie ma fali. Nie jest jak w tym filmie, nie? Że przyjeżdża Kościuszko i teraz zmienię polskie kino, a potem... Jest taki trend w kinie światowym, myślałem, że wymienisz coś polskiego, ale spoko. Nie, nie, w kinie światowym. Dobrze, słuchajcie, w takim razie wasze oceny. 8. Ja daję 7. Ja daję 9, czyli średnia 8. Jeśli kochacie dobre kino, musicie obejrzeć Kosa. Jeśli kochacie Kościuszkę, musicie subskrybować Julię. To było Mówi się. Cześć.